Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym Slay the Spire. Kolejna gra, którą po raz pierwszy gram w nowym roku, zobaczymy jak wyjdzie. Ostatnio sobie graliśmy pancernikiem, więc dzisiaj zagramy cieniem. Tryb wyniesienia 11. Mniej miejsc na mikstury, co ty gadasz? No nigdy tego nie miałem jeszcze rzeczywiście, 11 poziom wyniesienia. No i standardowe, wyzwanie dnia, zakończenie, zobaczymy co dostaniemy. Mam nadzieję, że nie będę miał innych talii. Po jednej karcie z trzech losowych kart 15 razy. Fioletowe karty, no nie no! Za dużo tych fioletowych kart. Zawsze jak gram cieniem, to muszą być jakieś inne karty dostępne. No ale nic, niech będzie. Rój elitarnych przeciwników. No, może być ciekawe. Co tu dostaniemy? Płaszcz i sztylet jest super, ja go biorę od razu. Smuga jest... O Jezu, wszystkie tu rzeczy są super. Przezorność mi się wydaje być chyba najlepszą tutaj kartą. Skupienie, nie, Nirwana. Trzy punkty bloku co turę po zagraniu dwóch kart to nie jest za dużo, więc tak też mi średnio się to wydaje. To zagięcie rzeczywistości też jest słabe, naprawdę słabe. No co to jest, 16 punktów obrony za jeden energii. Wezmę ten Nirwany od biedy, bo z tych trzech kart jest najlepsza. Post nie za bardzo. Oszacowanie jest kozackie, taniec ostrzy też jest git. Ja chyba pójdę na noże w tej tu. O, no na pewno idę na noże. Nic ciekawego. Fruwające rękawy mają zachowanie i wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Smuga. Jeśli jesteś w postawie gniewu, inaczej przyjmij postawę gniewu. To jest jedna z niewielu kart, która mi pozwala przyjąć postawę gniewu. Ale ja chyba nie chcę być w postawie gniewu, to będzie za dużo kombinowania, a smuga mi się na pewno przyda. Przychytrzenie jest super praktycznie zawsze. Furia jako też karta do przyjęcia postawy gniewu? A chyba nie. Wziąłbym to przychytrzenie, kolejny taniec ostrzy na pewno. Praca nóg, oczywiście, że tak. Bez ostrzeżenia jest git. To nie było kiedyś bez ostrzeżeń? Nie, może bez ostrzeżenia zawsze. Celność, oczywiście, że tak. Nóż zadaje dodatkowe obrażenia. Tutaj trzecie oko. To jest dobra karta na postawę gniewu. Zachowuje się i zawsze możemy ją zagrać, kiedy będę chciał. I teraz co? Nić przeznaczenia chyba. Prognozuj dwa, dobierz jedną kartę. Ciekawa talia, bardzo ofensywna. Mamy mało kart defa, mam jedną kartę defa tak naprawdę, dwie. Dwie karty defa. Pracę nóg, więc kolejne karty defa będą naprawdę niezłe. Nie wiem sam co o tym myślę, szczerze mówiąc. Ile mamy elitek i gdzie są? Elitka ulepszona, na pewno na pierwszym piętrze, więc ja bym szedł tędy, przez sklep. Tu elitka ulepszona, a dalej to już zobaczymy co. Roi się od elitarnych przeciwników, ale jakoś nie wydaje się być jakoś nie wiadomo jak dużo. Idąc tutaj prawą stroną, będę tak naprawdę szedł przez maksymalnie trzy elitki. Więc i tak mega luźno. Idziemy tędy, zobaczymy co wyjdzie i czy to się nagrywa. Nagrywa się oczywiście, lecimy. Dobra, to zostaje ze mną, to zostaje ze mną, to też nie jest głupie. Mam jakby trochę mniejszą talię dzięki temu, co mi się akurat bardzo podoba. Niż przeznaczenia, co tu mamy? Celność, oczywiście, że tak. Od razu ją dobierzmy, taniec ostrzy, bym wyrzucił. Celność, taniec ostrzy, noże zadające 8 punktów obrażeń teraz. No to już jest fajna sprawa. Ja bym z tym chyba nawet go... A nie, bo nie miałem tyle energii, żeby go zabić. Zmniejszyć talię trzeba, to jest pewne, bo może być... kłopot z tym. Fruwające rękawy, noże bijące po 16 punktów obrażeń. Całkiem nieźle. Co tu mamy? Bezbarwna mikstura i kolejna celność. Oczywiście, że to biorę. Celności to też są chyba jedne z tych kart pierwszych do ulepszenia. Celność i... Gdzie to jest? Praca nóg. A chociaż praca nóg no na razie jest kiepska, bo naprawdę mam bardzo mało kart bloku. Chyba nie ma sensu na razie. Chociaż nie, tak, tak. Ja zabijam już tego. I tak naprawdę znowu to. Jezu, jak ja jestem dużo w stanie obrażeń zadać tymi nożami. Mega dużo one biją. Przepraszam. I fajne jest to, że w kolejnej turze no praktycznie zawsze będę miał tę jakąś kartę zachowaną do zadania tych chociaż małych obrażeń. Odbicie nie jest takie złe.
Tylko czy ja będę miał na tyle małą kartę, na to tyle małą talię, żeby to było opłacalne w ogóle z pracą nóg i dobieraniem kolejnych kart? Nie za bardzo mam jak dobierać kolejne karty. Ja bym chyba nie brał odbicia. Ja bym nie brał nic, ja naprawdę postaram się grać jak najmniej kart jak tylko się da, a... O! Klątwa Żal. Czy artefakt jest wart wydania 75 coinów na usunięcie klątwy teraz? Zależy jaki artefakt, zobaczymy. Kiedykolwiek odpoczywasz, możesz dodać kartę do swojej talii. No jak dla mnie nie było to tego warte. Czy tu mam coś ciekawego? Finezja jest super, jest naprawdę fajną kartą, no ale nic. Usuńmy sobie ten żal, bo jest beznadziejny. Nic stąd nie kupuję. Rzut sztyletem, nie, jedynie jakieś teraz karty defa by mnie interesowały. Lecimy dalej. Usuń kartę stali, to chyba najlepsza opcja stąd. Zazwyczaj wybierałem ulepsz, ale zazwyczaj też ulepszać karty mogłem częściej jak je usuwać. A jeżeli miałbym coś już usunąć, to nie wiem czy nie byłyby tu fruwające rękawy. Ale one też jakoś specjalnie nie zawalają miejsca w mojej talii. Może to przechytrzenie? Chyba przechytrzenie bym usunął, jako najsłabszą kartę w mojej talii. 3 razy taniec, ostrzy, płaszcz i sztylet. Świetne karty, naprawdę, do zadawania obrażeń. Bez ostrzeżenia bym zostawił, bo słabość. No i ta nić przeznaczenia jedynie mi jakoś nie pasuje jako karta zadająca obrażenia. Może tą nić przeznaczenia lepiej usunąć. Bym się skupił na zadawaniu obrażeń tylko tymi nożami, no. Usuń kartę, usuńmy nić przeznaczenia i lecimy dalej. Obozowisko i teraz będziemy już ulepszać oczywiście kartę jakąś. Nie no, ta Nirwana, przezorność, a właśnie przezorność jest super z tym prognozowaniem. To sobie rzeczywiście zmniejszam trochę talię dzięki temu. Dwie ulepszone celności to tak jakbyśmy mieli 3 celności, to jest fajne. Ale chyba bez ostrzeżenia jest lepszą kartą do ulepszenia teraz. Dwie tury będę miał spokoju, znaczy nie spokoju, ale słabszego przeciwnika, więc to by się nawet przydało. Przepraszam. Lagavulin, jeden z fajniejszych bossów, gdy mamy dużo kart mocy do zagrania, więc zagrajmy sobie najpierw wszystkie karty mocy. Później dopiero... A, i od razu klątwa nam zniknęła. Później dopiero będziemy go atakowali. Na pewno nie będę wchodził w postawę gniewu do ostatniej tury, tak naprawdę. I czekamy. Koniec tury. Mam nadzieję, że się dobierze. Jest tylko jedna karta do dobrania, ta Nirwana teraz do zagrania. No i dobiorę tę kartę, mam nadzieję. Nie ma. Dobra, no to już zaczynamy go bić w tej turze. Smuga trzecie oko to też nie jest głupie połączenie. A może nawet rzeczywiście zagram smugę trzecie oko? Smuga, trzecie oko. Zostawiam tanie sos. Zostawię tą Nirwanę mimo wszystko. Płaszcz i sztylet też jest git. Bez ostrzeżeń lecimy na niego. Aby miało sobie nie w kolejnej turze. I w kolejnej turze na pewno nam naszego bloku nie zbije. I tak naprawdę płaszcz i sztylet nie jest mi nawet potrzebny teraz. Więc gramy Nirwanę, taniec ostrzy, taniec ostrzy i każdy nóż zadaje 12 punktów obrażeń. Dużo, naprawdę sporo. W kolejnej turze jak dobiorę zaledwie 2 razy to jeszcze gram crescendo. Crescendo, nie wiem jak to się naprawdę mówi. I jest nieźle, chociaż te 3 karty też są teraz fajne do zagrania. Bez ostrzeżenia, płaszcz i sztylet. Trzecie oko i mam wybronione wszystko. To wszystko zostawiam. Jedna karta noża, w kolejnej turze już go dobijamy. 2 razy mamy taniec ostrzy i akurat wejście w postawę gniewu. Więc wszystko co jest tutaj zostawiam. I on akurat jeszcze w tej turze nic nie robi, więc nie ma możliwości, że mi to nie wyjdzie. Torba podróżnika, 2 dodatkowe karty na początku walki, super. Adrenalina jest genialna. Impuls jest mega OP z niektórymi kartami, tylko czy... Następna karta umiejętności w tej turze. Jak dużo mam kart umiejętności, które chciałem grać 2 razy? Ta nieco ostrzy, co ciekawe, z kartą umiejętności. No tak szczerze mówiąc... Wszystkie moje karty, oprócz kart mocy, to są prawie karty umiejętności. Mam jedynie tutaj fruwające rękawy i bez ostrzeżenia jako jedyne karty, które nie są umiejętnościami. Ale adrenalina jest naprawdę git. Szklany nóż. Wezmę ten impuls mimo wszystko. Ulepszę go. I mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. A was na chwilę przeproszę, bo nie wiem, czy słyszycie, ale mi się głos załamuje. Muszę się wykaszleć, muszę się wysmarkać. Nie wiem, co jest z tym
Po prostu za sucho w okolicy, za dużo grzania. Dajcie mi chwilę. No i dobra, jestem. Boże, jak mnie kaszel męczy dzisiaj. Przepraszam, jak będę kaszlał w trakcie nagrania, ale nie wiem, jakiś mega dzisiaj problem mam z tym. Lecimy Impuls plusem. Impuls na pewno jest taka karta, która raczej byłaby lepsza, gdybyśmy mieli więcej energii do wyboru, no ale niech będzie. Nie trafiasz na zwykłych przeciwników w nieznanych pokojach. To jest zadziwiająco dobre. Ja zazwyczaj tego nie lubiłem. Mówię, no co, będę miał przeciwników, najwyżej zawalczę, ale to oznacza, że w każdym nieznanym pokoju będziemy mieli event. Rzeczywiście tych eventów więcej. Zazwyczaj wychodzimy na lepiej dzięki temu. Dobra, jak na razie, co robimy? Celność, na pewno grana. Przezorność jest bardzo fajna. Ale może być tutaj kłopot. Nirwana. No, bez przezorności zagrana byłaby bez sensu. Zagrałbym to, płaszcz i sztylet na razie. Pierwszy nóż i czekamy. Kolejną celność na pewno będę musiał zagrać. Gorzej potem z innymi kartami. No chociaż nie wiem, impuls ulepszony z kartą bloku, no to jest naprawdę fajna sprawa. Wcale nie trzeba dużo mieć kart bloku, żeby dużo kart tak naprawdę zagrać. To zostawię. To usunę. W tej turze raczej się będę bronił. Jest impuls. Jest trzecie oko. Zostawiam obie karty, bo są spoko. Przepraszam. I teraz tak, taniec ostrzy też się użyje dwa razy, więc z chęcią to dwa razy zagram. Bylebym miał właśnie tylko miejsce na te karty, no i super, nic się nie stało złego. Może w kolejnej turze nawet kolejnego wartownika mi się uda zabić. Idzie naprawdę nieźle. Te oszołomienia trochę będą słabe, ale będę mógł je zawsze odrzucić tym prognozowaniem. Teoretycznie, chociaż to też nie zawsze się opłaca. Celność, impuls. Czy po prostu impuls, taniec ostrzy, taniec ostrzy. Chyba bardziej się opłaca impuls, taniec ostrzy, taniec ostrzy. Już nie mam nawet miejsca na te karty. No i znowu, taniec ostrzy, dwa razy zagrany. Teraz już miejsce na wszystkie karty mam. Napiję się. Kiedykolwiek nałożysz truciznę, nałóż dodatkowo jedną truciznę. To teraz to jest akurat słabe, ale jakby nam się trafiła ta karta mocy, która sprawia, że za każdym razem jak zadamy niezablokowane obrażenia, nakładamy truciznę, to by było nieźle. Nic stąd nie biorę. No i co, lecimy dalej. Przez sklep tym razem. Na nic mi nie stać oprócz pracy nóg, która jest naprawdę niezła. To też jest umiejętność, którą podwójnie mógłbym zagrać, ale wydaje mi się, że praca nóg naprawdę jest debeściak. Mam bardzo dużo kart mocy, w tym momencie zmumifikowaną dłoń jakbym dostał, czy tam zmumifikowaną rękę, to by było nieźle. Nie, no tańca ostrzy to ci nie dam, ale 60 golda za artefakt to nie jest, szczerze mówiąc, dużo. Mikstura szybkości, tym lepiej nawet. O, Rychal, może być. Nie przepadam za tym artefaktem, ale może być. Dobra, co tu mamy, bo tego trochę jest. Praca nóg, Nirwana. No i nie wiem. Nic tak naprawdę. Smuga, koniec tury. Czekam, aż mi się wszystkie moje karty mocy dobiorą. Naprawdę, mam tak dużo tych kart mocy. W życiu bym się nie spodziewał. Ktoś mi napisał rywek. No, zmumifikowana ręka to nie jest dobra na tę postacie. Ona jest dobra tylko na defekta. No i jak widać, nie. Oczywiście, no wiadomo, ja mam też sporo kart mocy. Znaczy sporo, ile mam? Jedną, dwie karty mocy od obserwatorki, ale no i tak to całkiem nieźle działa. Przezorność i teraz już bez ostrzeżenia. Przechytrzenie na kolejną turę idealnie, bo on wtedy już wstaje. Będziemy mieli od razu jeszcze blok, chociaż dobra, co ja gadam, ten blok ze mną nie zostanie niestety. I teraz co bierzemy? Mogą zostać wszystkie karty. Nie są jakieś debeściak, ale mogą być. Smuga, płaszcz i sztylet. Ale mam energii. Co tu się dzieje? Skąd mam tyle energii? To może ja 24-24? No tak, crescendo. Przepraszam, jak jeszcze raz mówię, jeżeli strasznie wymawiam nazwę tego itemu. Za każdą zagraną kartę mocy przywróć 2 HP, ale to jest dobre. Duchowa tarcza jest niezła, ale jest trochę droga. 2 energii.
Za tak dużo, no to jest dużo bloku, ale zdroga ta karta. Odskok jest prawie zawsze super. Tylko jakbyśmy mieli więcej energii. A, no właśnie, odskok może być tańszy. Ciekawe jak działa podwójnie zagrany odskok. Ja bym wziął odskok. Mimo wszystko. Idziemy przez pokój z niewiadomą. Jaka mega liczę na... O, usuń kartę stali. A mogę teraz stąd wyjść? Nie! Nie mogę, muszę coś wybrać do usunięcia. Chyba to przechytrzenie, albo te fruwające rękawy, one są takie beznadziejne. No, te fruwające rękawy usunę. Co chciałem powiedzieć? Ta karta mocy, która zadaje rzeczywiście punkt trucizny, z czaszką wąsza, przy takiej ilości małych kart ataku byłoby przegenialne. Dobra. Co ulepszamy? No, odskok bez ulepszenia jest kartą prawie, że nieużyteczną, bym powiedział. Przechytrzenie. Boże, jak ja mam dużo naprawdę dobrych kart do ulepszenia. No mimo wszystko, na razie ulepszę ten odskok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i lecimy na walkę z elitką. Sam z bossem już, przepraszam. To już jest bosik. Praca nóg. Ty w tej turze nic nie zrobisz, a ja mogę zagrać odskok? No nie ma sensu granie tego odskoku. Ale może więcej kart mocy zagram akurat w turze, w której on nic nie robi, więc może nawet to i dobrze. Ale tak bez muzy dziwnie. Celność? I nie zagrałbym pracy nóg, tylko przezorność i nirwanę, szczerze mówiąc, w tym momencie. Ile się wyleczę tymi wszystkimi kartami mocy. Dobra, koniec tury, on się odpala. Impuls. Impuls z przechytrzeniem, jakie to jest dobre. O tym nie pomyślałem. O, nie mam żadnej karty obrony. Nice. A on trochę akurat teraz wywali. No nic, zagrajmy to tak i rzeczywiście zagram impuls i przechytrzenie. I w kolejnej turze będę miał 4 punkty energii więcej. Jezu, on mi naprawdę palnie teraz w łeb ostro. Ale beznadziejne te karty też. No nic, koniec tury. Na turę, w której on mega dużo obrażeń zdaje. Mogłem rzeczywiście lepiej prognozować i usunąć tam te karty. Trzecie oko było kolejną kartą, no super. O Jezu, ale tańce ostrzy. I na wszystko mnie stać prawdopodobnie. No tak. Ile już bym teraz tej trucizny nałożył? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9 razy 2, 18 punktów trucizny byłoby już nałożone dzięki tamtej karty mocy. Jakbym podwójnie zagrywał te... No, kurde, trzeba to ogarnąć. Zostawiam obie karty, są naprawdę bardzo fajne. Chociaż ten płaszczy sztylet mogłem odrzucić, bo w kolejnej turze i tak będę miał bardzo dużo bloku. A no to teraz mogę to odrzucić. Dobra, odrzucamy płaszczy sztylet. W tej turze i tak mam wystarczająco dużo bloku, żeby wszystko ogarnąć. Praca nóg, celność, taniec ostrzy. Lecimy z zadawaniem obrażeń. Po 12 już biją nasze karty noży. Dawno nie grałem tym. Dawno nie grałem cieniem na noże właśnie. Impuls zostaje, trzecie oko, taniec ostrzy. Super, trzy karty do zagrania podwójnie. Chociaż chyba wolałbym zagrać tak. Smugę dwa razy. I mam teraz jeszcze dwie tury. Blok nie przepada z przeciągnięciem dwóch następnych tur. No i to jest fajne. No i dobra, taniec ostrzy, lecimy. Boże, mega jestem ciekawy, jaki dostanę po pierwsze artefakt z tego bossa. Jak dostanę coś, co mi zwiększy energię, będzie świetnie. No i mega jestem ciekawy... Albo zostaje przechytrzenie. Mega jestem ciekawy tej karty, bo to jest jedna z niewielu okazji, gdzie rzeczywiście mógłbym dostać kartę... tą kartę mocy, która mi tą truciznę nakłada, o której mówię już od dawna. Poparzenie odrzucamy. Bez ostrzeżenia. Taniec ostrzy. Taniec... O Jezu, mnie na wszystko stać, no właśnie. No to już chyba po całej walce. I bardzo fajnie. Ale mam fajne karty, naprawdę, fajne połączenie. Kiedykolwiek stworzysz kartę podczas walki, ulepsz ją. Karty noży przecież się ulepszają. A taniec ostrzy nie daje ulepszonych noży, tylko daje więcej noży.
Ale to jest świetne. Władca rzeczywistości po ulepszeniu jeszcze kosztuje 0. Super, bazgry. Wszystkie karty są ekstra. Podczas walk z bossami elitkami dostaje więcej energii. W życiu dezorientację. Nie mogę odpoczywać w obozowiskach. Trochę mnie to kusi, ale wolałbym po prostu niewolniczą obrożę. Będę miał problemy ze zwykłymi przeciwnikami, ale że się roi w iglicy od elitek, to może to i lepiej, że dostałem coś na elitki akurat. Dobra, widzę pokój z niewiadomą, sklep i później tak średnio. Musiałbym pójść prawą stroną, żeby walczyć z większą ilością elitek. A chciałbym walczyć z większą ilością elitek. Same pokoje z niewiadomą i same elitki. Oprócz tych trzech walk ze zwykłymi przeciwnikami nie będziemy mieli żadnych walk ze zwykłymi przeciwnikami po drodze. I to mi bardzo pasuje. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście mi się uda pójść. Idziemy. Wy możecie być problemem. Jak działa podwójny odskok? No nie wiem, no nawet nie ma sensu za bardzo. Ale zagram. I co, dobiorę karty i odrzucę jeszcze raz je? A, nic się nie stało. No ale słabo. Dobra, celność bez ostrzeżenia. Trzecie oko. Władzę rzeczywistości zostawiam, pracę nóg bym odrzucił. To nie jest walka dosyć długa, więc nie będę grał kart bloku za dużo. Tu otrzymam sporo obrażeń. Jestem tego świadom, ale mam nadzieję, że potem uda mi się to odbić z tą urną. Władca rzeczywistości na pewno jest grany. Taniec ostrzy teraz. I mamy karty, które biją po 10 punktów obrażeń. Płaszcz i sztylet. I mnie brakuje jednego punktu obrażeń, żeby zabić tego przeciwnika, ale bieda. Błyskotliwość zada 24, to zada 20, ale i tak jest lepsze jak dla mnie. A nie, jakie 20? Myślałem, że jestem w formie gniewu. Nie wiem czemu, już tak zacząłem liczyć. Dobra, zagrajmy to, to, to. Trochę sobie bloku zgarniemy z Oryhalku i nie jest źle. Impuls, taniec ostrzy. Jaki ten impuls był dobry jednak. Mega się cieszę, że go wziąłem. Tu nic nie biorę. Oczywiście, że nie. Ja nie potrzebuję kart ataku, ja potrzebuję kart umiejętności. To się zaświeciło. Ciekawe, czy to znaczyłoby, że będzie tutaj walka. Postaw na mordercę albo na rycerza. O Jezu, mi pisaliście, że zawsze któryś z nich wygrywa. Że albo zawsze wygrywa morderca, albo rycerz. Ja bym postawił na rycerza, bo chyba zawsze rycerz wygrywa. Przegrywasz zakład, rycerz zginął, o nie. Nie wiem, pisaliście mi, że zawsze ten zakład jest taki sam. Że to nie ma szans i zawsze wygrywa jeden z nich. A to by miało, no, nie mało sensu, no ale no, nie wiem. Ale słabo, nie dostałem za to. Jeszcze zamrożone jajo. Najgorzej. Nic ciekawego tu nie ma. Jest jeszcze jeden sklep? Jest, ale dosyć źle rozłożony. Więc no nie liczyłbym, że kupiłbym tutaj jakoś łatwo tę rękę zmumifikowaną. Tą królewską poduszkę chyba bym kupił. 15 zdrowia więcej przy odpoczynku odnowione to jest naprawdę sporo. Nirwana mi się mało przyda. Jakbym miał tą zmumifikowaną dłoń, to oczywiście to jest świetna karta. Im więcej kart mocy, tym lepiej, ale teraz to tak nie za bardzo. Ty już w pierwszej turze coś robisz? Zawsze myślałem, że on w pierwszej turze nic nie robi. Dobra, praca nóg, odskok, trochę się wyleczymy. Odrzucę od razu tę klątwę głupią. Władca rzeczywistości teraz. O Jezu, same karty mocy. No nie, no, ta zmodyfikowana ręka to będzie karta przetargowa do tej talii, naprawdę. Przezorność i wezmę Nirwanę na razie zagram, bo potrzebuję bloku. A nie, to gorzej wyjdę na tym jak na Oryhalku. No tak, nie pomyślałem. Dobra, celność zostanie, trzecie oko zostanie. Praca nóg, celność, taniec ostrzy. No i lecimy. Jeszcze z jedną celnością, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, jeszcze jedną celność mam. Karty noży będą zadawały 14 punktów obrażeń. Po ulepszeniu obu celności będą zadawały 18 punktów obrażeń. To naprawdę dużo.
Dobra, bez ostrzeżenia, taniec ostrzy, taniec ostrzy. No już chyba zabijamy go. O Jezu, jeden zdrowia mu zostanie. Dobra, no to jak w kolejnej turze go nie zabiję, chociaż... Jezu, mam tylko jedną kartę, która zadaje obrażenia. Jest duża możliwość, że go nie zabiję. Ale nie, jest 7 kart, więc będę prognozował. Wszystkie odrzucamy po prostu i... Na pewno dobiorę taniec ostrzy. No i super. Coś ciekawego? Nic ciekawego. Niestety nie. I to jest ostatnia walka ze zwykłym przeciwnikiem. Prawdopodobnie na tym piętrze. I to nie jest dobry przeciwnik. Plastyczność to jest bardzo zły efekt dla mojej talii. Potężny negatywny efekt. No niech będzie. Władca rzeczywistości. Praca nóg. Mogłem zagrać impuls przechytrzenie, to by prawie zawsze mi się opłacało. Przezorność. Koniec tury. Co to robiło? Dobrze, że wrażliwości nie mam. Odskok zostawiam, nirwanę zostawiam. Obie karty mogę zagrać. Co to jest za efekt? Przezorność, okej, to wygląda to jakieś pasożytnicze zarodniki. Celność wolę zagrać. Odskok. Chociaż trzecie oko. Zobaczymy, co się w kolejnej turze dobierze. Praca nóg, smuga bez ostrzeżenia. Wszystkie karty są ok do zagrania, szczerze mówiąc. Bez ostrzeżenia na pewno. Tylko teraz, czy praca nóg, czy smuga, płaszcz i sztylet? Praca nóg i płaszcz i sztylet. No i koniec tury. Cały jeden punkt bloku więcej dostałem niż dostałbym z mojego artefaktu, ale nieźle. Taniec ostrzy, razy 3. O, jeszcze celność kolejna, ciekawie. 10 i to na osłabieniu to zadaje 10 punktów obrażeń, nie jest źle. No i tej plastyczności trochę ta wężówka dostaje, niestety. No i to dalej tylko nakłada te same efekty, które już mieliśmy, więc to mi dużej różnicy nie robi. Impuls trzecie oko, to jest świetne połączenie na blok. Ale widzę, że tu jest już impuls, taniec ostrzy. I tak naprawdę mogę zagrać tą formę gniewu i... Już jest po całej walce. Płynny brąz, raczej mi się nie przyda. Cios w plecy nic stąd nie chcę, szczerze mówiąc. Idziemy dalej. O! Wy jesteście silnawi! Impuls, przechytrzenie. I chyba dwa razy praca nóg. Chociaż zabić pierwszego poganiacza by wypadało najpierw, no ale... No to będzie trudna walka. Wydaje mi się, że jak nie dostanę w tym podejściu zmumifikowanej ręki czy tej dłoni, to ta talia nie ma dalej szans na przeżycie. Bez ostrzeżenia w ciebie. No i lecimy, gramy wszystko. Smuga. Dalej już będę bił ciebie mimo wszystko. Odskok. Zostaje z nami blok, tyle dobrze. Celność, taniec ostrzy, ile tego dostanę? 8 punktów to tylko zadaje, ale mało. No nic, nałoży na mnie ten niefajny efekt. Jeżeli dobrze kojarzę, to blokuje mi zagrywanie karty ataku na jedną turę. A... No mimo, że ja niby nie mam kart ataku do bicia, no to i tak muszę używać noży, żeby bić, więc to będzie naprawdę słabe. Impuls, mam nadzieję, że się trafi z czymś do bloku. No i super, jest impuls, jest smuga, jest płaszcz i sztylet. No a noże, tak jak mówiłem, grać nie mogę. Celność sobie jeszcze zagramy, 52 punkty bloku są. No i nie jest źle, nie jest źle. Te karty mocy też mam ich tyle, no więc cały czas będą leczyły. Ile ja mam kart mocy? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. 7 kart mocy. Na każdą walkę jestem w stanie wyleczyć 14 punktów zdrowia. Rany odrzucamy. Nirwane też. Trzecie oko bym zostawił już. O, taka średnia ręka. Obym tego z lewej tylko dał radę zabić. No i jest git. Trzecie oko. No i już może zostać to, co jest.
Jest jeszcze ta Nirvana do zagrania, więc teoretycznie 2 punkty zdrowia jestem w stanie ugrać. Dodatkowo jeszcze jestem władcą rzeczywistości, to już 4. O, jest Nirvana, władca rzeczywistości. Dobrze, że ten blok mi został, bo nie mam nic na blok. Za dużo tych kart ran mam już włożone do talii. Przydałoby się jeszcze coś, co dobiera karty, ale no cały czas mam problem z energią. O Jezu, jaka beznadziejna ręka. To naprawdę już tyle razy mnie uderzyłeś? No, słabo. Nawet nie jestem w stanie go zabić, nawet z tym crescendo, chendo. Nie będę tego grał dwa razy. Nóż, no wszystko zostawiam, w kolejnej turze już go dobijamy raczej. Koniec tury. Nie poszło źle. Nie poszło jakoś strasznie. Nóż, tanie costrzy, noże bijące po 28 punktów obrażeń, no jest nieźle. Zakonserwowany owad, to jest kozackie, litki mają 25 mniej zdrowia. No jest zatrucie, to jest to, o czym mówiłem. Jezu, tylko weź to jeszcze zagraj, nie? Deus Ex Machina też jest genialna, ale wezmę to zatrucie, no bo z tą czaszką wąsza to jest zbyt mocne. I tu zaryzykuję, nie będę się leczył. Ulepszę to zatrucie, żeby to było w ogóle grywalne jakkolwiek. Karty za 2 energii w życiu nie zagram. No i lecimy na Litkę, ma mniej zdrowia. Ona jest mniejsza, czy mi się wydaje? Być może przez tego wada są Litki mniejsze. Super, 2 razy praca nóg, odskok. Bardzo fajna pierwsza tura. Wszystkie tańce ostrzy wywaliłem w ogóle. Bez ostrzeżenia, na pewno. Władca rzeczywistości nam wypadałoby zagrać. Czy opłaca mi się grać smugę? To jest 3 punkty zdrowia więcej jak przezorność. A zagram przezorność i dostanę 2 zdrowia, czyli 1 punkt zdrowia. A nie opłaca się tego grać. I tak, tę jedną ranę dostanę i tak. Jest zatrucie, jest impuls, może coś z tego wyjść ciekawego. O, dobra, same karty. O Jezu, jak beznadziejnie. To jest trzecia karta, którą gram chyba, nie? Dopiero. A jeszcze impuls jest 4, gdzie jest 5? Do dobrania. Może mi się coś pomyliło, nie wiem, koniec tury. Zaraz, ile ja kart będę dobierał? Paszy ślet super, zostaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, dobrze. O Jezu, jaka beznadziejna ręka. Czy jestem w stanie cię już zabić? 28. No dobra, może tak. 4, 40 plus 4 razy 4, 16. To jest 56. 56 razy 2 to jest 112 plus trucizna. Tak, zabijecie. No i git. Bo już naprawdę się robiło nieciekawie. Kieszonkowy zegarek, mało przydatny. Kolejne zatrucie. Ujus. Powiem wam, że w pierwszej turze zatrzymanie czasu, jak dobieramy dużo kart, jest genialne. O Jezu, jak to by było dobre. Ale kolejne zatrucie. To nakładanie 3 punktów trucizny. Nie, zatrzymanie czasu bym wziął. Mimo wszystko. Czy to się odrzuca? Nie. Nie możesz dobierać więcej kart. A czy mogę tworzyć karty? Dodaj noże do ręki. A nie, to nie jest dobierz. Ale boję się, że to może nie działać. O, papierowy żuraw jest niezły. To jest piętro numer 2, więc ja go wezmę. I lecimy na kolejną elitkę. Tak, oni są tyci przez tego owada zakonserwowanego. Jest zatrzymanie czasu, super. No i mówię, to jest tylko, żeby zagrać to w tej turze. I od razu sprawdzę, czy działa taniec ostrzy. Mam nadzieję, że działa. Działa! Genialnie! Mówię, to jest... nie jest... dobierz, tylko dodaj. No i odskok jest grany i... szafa gra, jakby to Ludwiczek powiedział. Dobra, impuls na pewno. Władca rzeczywistości. Celność ta nieco ostrzy. Ja biję im tyle obrażeń, że ho ho. No i jeden punkt obrażeń otrzymuję. I jeszcze mogę się z tym przeciwnikiem jednym słabym pobawić. Może zagram więcej kart mocy, żeby się więcej wyleczyć po prostu. Nirvana, oczywiście, że tak. To odrzucam. Wszystkie karty bloku teraz tylko, żebym dostał. Zatrucie, Nirvana, trzecie oko.
I czy jeszcze mi zostały jakieś karty mocy? O dziwo nie. Okej, czyli w kolejnej turze już go mogę dobić, ja się prawie na max zdrowia wyleczyłem, jest naprawdę nieźle. A niech będzie zatrzymanie czasu. Kurde, naprawdę niezła karta. Czemu ja tyle kart dobrałem? O co chodzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem. Może to jest mega oczywiste, ja jestem głupi i nie ogarniam, ale... Nie mam zielonego pojęcia, czemu miałem 8 kart na ręce. Na początku każdej walki... O, to jest dobre! Jakie to jest dobre. Władca rzeczywistości drugi jest bez sensu, adrenalina za to jest świetna. Eksplozja zwłok też jest niezła. Gdy cel zginie, zadaje obrażenia jego max HP wszystkim innym przeciwnikom. Ale wziąłbym adrenalinę, do mojej talii wydaje mi się, że zdecydowanie lepsza. Znowu ulepszamy kolejną kartę, tym razem, może ten władca rzeczywistości za 0. Zatrzymanie czasu nie ma sensu ulepszać w ogóle, bo nie mamy żadnej możliwości dobierania kart oprócz adrenaliny. Nie wiem sam. Praca nóg może, celności, żeby więcej obrażeń zadawać. Ja bym poleciał mimo wszystko tak, w defa, bo jeżeli chodzi o obrażenia, ja ich zadaję wystarczająco dużo, więc te prace nóg może bym poulepszał. I tutaj kolejne dwa obozowiska, żeby jeszcze bardziej ulepszyć kolejne karty. I jeszcze sklep po drodze. A nóż się przyda. Na początku swojej tury dodaj nóż do ręki. O, czy to jest aż tak dobre? No to trzeba zagrać na początku i to jest problem. Ale jak odrzucę wszystkie karty, które nie są kartami mocy i dobiorę w pierwszej turze zatrzymanie czasu, no to jest takie OP. Mistrz strategii też byłby niezły. Zagram ten, już się przyda. Jak w kolejnej, jak na kolejnym piętrze dostanę ślimaka czasu znowu jako bossa, to się pochlastam po prostu, już mam dosyć tego bossa. I wtedy ona byłaby zawsze startową. Łatwiej by mi było ustawiać pierwszą rękę. Ale to mi nie jest jakoś mega potrzebne. Kolejną pracę nóg, lecimy. To jest karta na raz do zagrania i tak zazwyczaj będzie do zagrywania za 0. A przynajmniej mam taką nadzieję. I teraz co robimy? Zatrzymanie czasu zostaje, praca nóg i lecimy szukać kolejnych kart mocy. Chociaż ja będę miał tutaj problem, żeby się wybronić. Bez ostrzeżenia sobie zostawię. Wszystko inne leci. I jest odskok, super. No i dobra, zatrzymanie czasu. Wszystkie karty gramy za 0. Dwie tury będzie osłabiony, więc nawet po odskoku będzie cały czas osłabiony. Trzecie oko, co kolejne turze mamy? Wszystko zostaje. Adrenalina, impuls, celność, wszystko jest git. Nirwana, celność, no i odskok. Prawie zagrałem to, bo zobaczyłem koszt zerowy, ale dobrze, że tego jednak nie zrobiłem. Impuls na adrenalinę. Jest super też. Oj, tu trochę już obrażeń otrzymam i nie za bardzo mam jak je zablokować. Przydałaby się jakaś karta, która rzeczywiście no jest dobrą kartą bloku i tyle. Chociaż na razie to mi dobrze wychodzi zamiast bronienia się, leczenie się z otrzymanych obrażeń. O Jezu, ja bym go zabił. Ile to zada? 28 plus 12 to jest 30-40. Dobra, zabiję go. Wiem, że to jest bardzo mało opłacalne, ale i tak chciałem tę podkę wymienić. Na pewno teraz dostanę lepszą, prawda? Blisko. O Jezu, 1000 jest tak OP na te noże. No to muszę to wziąć. Jezu, ten... Poker i to zatrzymanie czasu w pierwszej turze jest tak mocne. 1000 cięć teraz jest do ulepszenia jako jedna z pierwszych kart, bo to bez ulepszenia jest naprawdę średnie. No i zobaczymy. Pierwsza ręka. Nie ma zatrzymania czasu, ale jest impuls adrenalina, a to już jest coś. A nóż się przyda, zostaje. Nirwana, trzecie oko. Trzecie oko, impuls adrenalina mi pozwoli tak naprawdę dobrać sobie jeszcze więcej kart.
Okej, to kosztuje 2 i to mi daje 2. Okej, to zostawiam to. Dobrze. Gramy impuls. Trzecie oko. Odrzucam. Odrzucam. Szukam jak najwięcej, jak najlepszą możliwość muszę mieć dostania tej jednej karty. Tu kolejne karty mocy. No muszę zostawić, mam nadzieję, że dostanę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesiąta karta musiałaby być tamtą. Pracę nóg odrzucę, celność zostawię. Tak. Miejmy nadzieję, że się trafi. Kurde, no na samym dnie, ale najgorzej. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. No to teraz co gramy? Tysiąc cięć chyba. Tysiąc cięć, zatrucie. Ale słabo. Ale słabo, naprawdę. Oj, to nie będzie takie łatwe jednak. Koniec tury, niestety. To jest ten jeden z naprawdę rzadkich tak naprawdę momentów, gdy ta karta jest na samym dnie. No ale się zdarza. Co zrobić? Zatrzymanie czasu, władca rzeczywistości, no wszystko gramy tak naprawdę, nie ma na co czekać. Zobaczymy, co te sfery nam jeszcze zabiorą. Ja sądzę, że od razu mogę się na nich skupić, bo będę żałował tego, co mi zabiorą. Ta sfera już sobie padnie w kolejnej turze, ja się nią przejmować nie muszę. Odskok. Zabicie z tej sfery w tej turze. O Jezu, impuls, no to oddawaj. To jest hamowa już taka poniżej pasa. Dobra, bym zrobił tak. Praca nóg, praca nóg. Odskok. Celność oczywiście. Lecimy z tobą. Ile ten nóż zada obrażeń? Sam już nie wiem, ile noże moje zadają obrażeń. 14. O, idealnie. Impuls na smugę. I to jest super sprawa. Za każdym razem, jak będę miał możliwość zagrania impuls plus smuga, wydaje mi się, że powinienem to grać. Przetrzymywanie swojego bloku jak najdłużej się da, to jest naprawdę fajna opcja. Kolejna smuga. Znowu gram. Utrzymujemy, ile się tylko to da. Przechytrzenie też się przyda, bez ostrzeżeń. Zbijamy ten hard powoli. I taniec ostrzy, bo on aż tak dużo obrażeń nie zadaje. Można go już trochę bić i od razu mu nałożyć tutaj truty trochę. Nie dość, że te truty nakładam, to za każdą kartą za każdą zagraną kartę jeszcze zadaje 2 punkty obrażeń. Zatrzymanie czasu. No, nie ma sensu tego nie grać. No i tak na wszystko mam energię. Tańce ostrzy wszystkie. Blok ze mną jeszcze na kolejnej turze będzie, więc o tyle dobrze. No i znowu bym to zagrał i pewnie bym go zabił, ale no już... Zapominam totalnie o tej karcie. Zabijemy go w kolejnej turze po prostu. I tak naprawdę na tym bossie to ja się wyleczyłem. No i oczywiście, że go zabijam. Easy peasy poszło. Mimo, że naprawdę na samym dnie dostałem moją najważniejszą, prawie najważniejszą kartę w talii. Jestem w szoku, że tak nieźle poszło. Wszystko zostawiam. Bluźnierstwo nie chcę. Nie umiem tej karty używać, jeszcze będę żałował. Przy pierwszym odrzuceniu karty w każdej turze zyska energię. O, pierwszy raz coś takiego widzę. No ale ja nie odrzucam kart. A nie! Ja odrzucam karty prognozując. Każdą z nich możesz odrzucić, no tak. To wystarczy, że co turę jakąś kartę z tych trzech wybiorę do odrzucenia i będę miał więcej energii. 4 na zwykłych walkach, 5 na walce z bossem. Fajna sprawa. Ja bym wziął ten latawiec. Trochę mnie kusiła ta czarna... No nie, no nie, no jak to, ślimak? Czemu on? Jak ja go... Nienawidzę. Ech. Jestem zawiedziony. I to tak bardzo. Dobra, czy jest to jakaś droga tak, żeby przejść jak najmniejszą ilość zwykłych przeciwników? No lewa strona trochę tych przeciwników jest, sklep na samym końcu i tam bym chyba i tak poszedł. Nie no, jestem załamany.
Dobra, odrzucamy wszystkie karty oprócz kart mocy. Adrenalina zostaje. Płaszcz sztylet leci, trzecie oko zostawiam, to odrzucam. Mogłem to inaczej zagrać. Trzecie oko. Impuls na adrenalinę. A, bo ja nie dobieram tej karty, no tak. A, dobry jestem. Mała szansa była, że się trafi zatrzymanie czasu. Słabo, naprawdę słabo. Tysiąc szczęścia, jedna z najważniejszych kart mi się wydaje. Odskok. No i zobaczymy, może teraz chociaż zagram. Zatrzymanie czasu na prześwietnych, bardzo drogich kartach. No niestety, no ale chociaż więcej kart do zagrania, więc niech będzie. Praca nóg, taniec ostrzy, taniec ostrzy, lecimy. No, trochę tych obrażeń zadam. Bez żadnych ulepszeń, a i tak coś tam to bije. Nie powinienem, niepotrzebnie grałem zręczność, jakbym zagrał teraz tutaj celność, to bym bez problemu tego cichociemnego jednego zabił. Ale to nie jest jeszcze nic złego, to jest pierwsza walka z przeciwnikami, tutaj i tak mam tego. O Jezu. Same karty mocy do wyleczenia się, no jak w pierwszej turze się naprawdę nie dobierze, ta karta to jest kaszana straszna. No i przezorność też niby, prognozowanie, więcej energii, a już tam. Nie wiem jak mam tą talią grać, naprawdę. I ten Oryhalk się przydał zdecydowanie bardziej niż myślałem. Naprawdę mi tu masę zdrowia zaoszczędził. I znowu, czemu ja mam tak dużo kart? Czy ja coś... Aaa, kieszonkowy zegarek! Dobra, kiedy zagrasz 3 karty lub mniej, dobierz 3 więcej w kolejnej turze. Dobra, ma to sens. A nóż się przyda. Smuga, nirwana, praca nóg. Czy was zabiję teraz z tym? To bije 10. No chyba tak. Na pewno. No i git. Nic ciekawego, taniec ostrzy kolejny. Trochę mnie kusi, ale ja mam wystarczająco dużo kart zadawania obrażeń, naprawdę. Ja potrzebuję teraz coś do bloku. Nie chcę żadnej klątwy, 100 złota mi w zupełności wystarczy. I tu jest sklep na końcu. Jak tu są obozowiska rozmieszczone? O, rzadko. To wiecie co, chyba nie pójdę lewą stroną. Chyba nie. Broń Boże. Masz coś ciekawego? No, nie masz tej zmumifikowanej ręki. Najgorzej. Dobierz 3 losowe karty ataku ze stosu rozgrywającego i umieść je w ręce. No to ta karta ma chyba wykluczenie, które nie jest pokazane tutaj. Ale ja nie mam żadnych kart ataku. Karta umiejętności, no zatrzymanie czasu, to tak. To jest ciekawe. Jeśli nie masz w ręce kart ataku, dobierz 2 karty. Jak dużo kart ataku mamy? Oprócz bez ostrzeżenia. To jest jedyna karta ataku w mojej ręce, w mojej całej talii. A dobranie kart za 0. No, to jest jedyna karta ataku. Ciekawe. I chyba gruszkę kupię. No to jest ostatni sklep jaki mam, a zwiększenie maksymalnego HP to oznacza przy słabych walkach z przeciwnikami więcej wyleczenia się, zanim pójdę gdzieś dalej. To też jest niezłe. Ale wezmę szafirowy klucz. No i lecimy dalej. Jezu, jak mnie plecy bolą, coś się nie mogę ułożyć. Przepraszam was na moment. Podwyższę sobie na kozaku, kurde, biurko z Ikei za 700 zł kupione 2 lata temu. Ale śmiesznie teraz się siedzi tak wysoko. Ale tak się chyba powinno siedzieć, tylko tak mi jest niewygodnie na nadgarstek, więc tak nigdy nie siedziałem. Chociaż nie jest źle. O, szkoda, że mnie nie widzicie. Dobra, lecimy dalej. Co tu mam ciekawego? Niecierpliwość bym zostawił. Przechytrzenie na pewno odrzucam. Taniec ostrzy odrzucam. Nóż się przyda, dosyć słaba karta mocy, na której mi jakoś mega nie zależy. Na wszystkich innych mi zależy. Chociaż Nirwana też jest raczej do odrzucenia. No nie... Niecierpliwość. Yes! A je!
Adrenalina, co mi dobierzesz? Bez ostrzeżenia, może być. Zatrzymanie czasu. 1000 cięć. W odwrotnej kolejności mogłem tak naprawdę, ale już bez różnicy. Wszystkie karty mocy. Tobie zmniejszymy obrażenia zadawane. Tak naprawdę cię zabijemy za moment. Taniec ostrzy na sam koniec. Ile po pierwszej turze nasze noże już biją? 10 punktów obrażeń. No nieźle. A z wami jest kłopot, bo macie sporo cierni i ja sobie zadam sporo obrażeń, więc zostawię ten jeden już na razie. Naprawdę mogę mieć problem z biciem przeciwników z cierniami? No nadal, ciernie cierniami, z tym ślimakiem to będzie kaszana straszna. Dobra, trzecie oko. No nie, wszystko zostanie. Celność, taniec ostrzy. No i tak, jeden nie żyje. No i drugiego już zabiję. Mniej zdrowia stracę, jakbym miał mu pozwolić mnie uderzyć. To nie jest złe, słabość na wszystkich wrogów, szczególnie jak mamy ulepszoną słabość, ale to jest za droga karta do zagrania, ale... O Jezu, ja nie tą drogę wybrałem, ja miałem tędy iść, są dwa obozowiska! Teraz dopiero ogarnąłem. Miałem iść tu. Ten pokój z niewiadomą mnie kurde zmylił. Najgorzej. Oj, to jest fajny przeciwnik, no i to ja to, o, to szanuję. Odrzucamy, 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 odskok, odrzucam. Jak największa szansa, żeby tylko dobrać to, co powinienem dobrać, a czego znowu nie dobrałem. Ech. 1000 cięć. Celność, celność, władca rzeczywistości. Aj, to już wszystkie karty. Okej, okay, nie jest źle. Orychalk jest, 7 punktów obrażeń otrzymam, więc zagram znowu zaraz parę kart mocy i tak naprawdę tyle. O Jezu, ja mam mało miejsca na dysku, zaczekajcie. Ja zdążę, dam radę nagrać ten odcinek w ogóle? Magazyn, 13 giga. Powinno starczyć. Dobra, bez ostrzeżenia wyrzucam, niecierpliwość gramy. Adrenalina. No i super, zatrzymanie czasu, praca nóg, zatrucie, nirwana. Mówię, mi niepotrzebne są karty bloku, bo ja się leczę więcej jak bloczę. Ale rzeczywiście, jakiś jeszcze jeden płaszcz i sztylet, coś w tym stylu by nie było złą opcją. Ale śmieszni są ci przeciwnicy, jak są zmniejszeni. Uwielbiam ten zakonserwowany owad. Tego zakonserwowanego owada. Średnia, która, ale... No dobra, impuls, smuga. Odskok, zagramy. To od razu wyleci. Chyba, tak. Odlatuje. I mi nie schodzą też timery na tym, na rozmyciu. To jest dziwne. A nóż się przyda, leczymy się bardziej. No i co? No wszystkie karty na sztylety tak naprawdę do zagrania. Może już się go nawet uda zabić. Ile już biłem noże? 33 punkty obrażeń. 35 i 36. I trucizna go zabija. No znowu miałem tę kartę, którą powinienem zagrać zdecydowanie wcześniej, ale zapominam o tym cały czas. Karta ataku. Na początku każdej walki ta karta będzie w swojej ręce. Ja nie chcę mieć karty ataku na początku w ręce. A nie! Ja chcę to mieć, żeby to odrzucić. A to o tym nie pomyślałem. Cudy mi są nieprzydatne. Bazgroły są genialne do po ulepszeniu. No wziąłbym. Bardzo często się trafi tak, że rzeczywiście dobierzemy całą rękę i będzie to zatrzymanie czasu, czy jak tam się nazywa. Tak, i będę mógł rzeczywiście zagrać całą rękę kart za zero. No i jest zatrzymanie czasu w pierwszej turze i to ja lubię. Niecierpliwość zostawię, bo będzie więcej kart. Chociaż nie, nie będzie więcej kart. A nie, będzie więcej kart, co ja gadam. Ciekawe teraz z bazgrołami. No nic, no 10 kart na ręce jest. Bazgroły już nic nie zrobią, więc ich nie gram oczywiście w tej turze. Impuls. Zatrucie, praca nóg, celność.
Nirwana, trzecie oko. Trzecie oko dwa razy zagrane. Czyli dwa razy będziemy prognozować. Zobaczymy sobie kolejne ręce. Władca rzeczywistości odskok to jest spoko. Kolejna ręka tak naprawdę. Nóż się przyda. No i Buzzgrove'ów oczywiście nie gramy, bo nic nam to nie da. Boże, ja im zadałem prawie 20 punktów obrażeń z samymi tymi 1000 cięć. Ale to jest super. Władca rzeczywistości oczywiście, adrenalina może być. Nóż. Ja bym zagrał tak, płaszcz i sztylet. Nóż na ciebie. I odskok. Idealnie, praca nóg. Celność, smuga. Wszystkie obrażenia wybronione. A obrażeń zadane na tyle dużo, że no, już się tymi przeciwnikami raczej martwić nie muszę. Dwie karty zagram i cień pada, a ty masz tylko 35 punktów zdrowia, więc tak naprawdę dwa noże zagrane. Fajne jest to, że właśnie wszystkie karty noże mogę za zero wywalić, a niecierpliwość mi wtedy dobierze aż 4 karty. Tak samo teraz mogę zagrać, chociaż nie no, Buzzgrove'y są za drogie, a mając, muszę mieć 3 energii minimum, aby móc zagrać zatrzymanie czasu. To o tym rzeczywiście też nie pomyślałem. No ale dobra, zabijamy już go. Max zdrowia jest, więc nawet nie ma co kombinować z zgraniem kart mocy. Nic stąd nie biorę. O nie, nie ty. Odrzucamy, odrzucamy, odrzucamy. Cyk, cyk, cyk. Adrenalina zostaje. Impuls, adrenalina. No i znowu impuls, trzecie oko. Jest zatrzymanie czasu, super. No i odskok akurat też by miło był zagrać. I przechytrzenie chyba też dobiorę teraz, jak zostawię. Tak, bo dobieramy 4 karty. No i super. Zatrzymanie czasu. 1000 cięć. No i gramy wszystkie karty tak naprawdę teraz, jakie tylko się da. Celność, przezorność, przechytrzenie, taniec ostrzy. O dziwo, bardzo mało mu zbiłem tej siły na razie. Dobrze, że mam chociaż jedną kartę zadającą obrażenia. Bo byłoby naprawdę kiepsko. No i gramy odskok, kolejne jakieś karty może. Mocy do zagrania. No i super, wszystkie karty mocy. Niecierpliwość jeszcze mi więcej dobierze, ale chyba nie ma sensu. Zatrucie, praca nóg, władca rzeczywistości. Nirwana i mam zero chyba energii. Tak mi się wydaje. Ale te animacje trwają długo. A wiecie co? Gdzie to jest? Cyk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Koniec tury. O Jezu, jak to zasuwa? Nie ogarniam. O Boziu. Buzzgrove'y nie ma sensu grać. O Jezu, jak to rzeczywiście jest szybciej. Jakie krótkie byłyby moje odcinki, jakbym tak nagrywał. No nic, do końca dzisiejszego podejścia będę grał w trybie szybkim. Możecie napisać, co o tym sądzicie. Czy tak zostawić, czy to za dużo się dzieje, za szybko i animacje nie wyglądają zbyt dobrze. Bo różnie to było mówione. Dobra, nie ma co go bić i tak, bo on sam padnie szybciej niż ja go zabiję. Ja go nie dam rady zabić w żaden sposób, samemu. Taniec ostrzy, taniec ostrzy. Nóż, 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 nóż. Nóż, prawie nóż, nóż. Aż mnie uszy bolą, jak to głośne też jest, jak tak nawala wszystko naraz. No i dobra, ostatnia tura. Mogę sobie zrobić tak, mogę sobie zrobić tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk, koniec tury. No i nieźle. Płynny brąz, kolejny. To się przyda na serce. Dwa razy płynny brąz, fajna sprawa. Nałóż 2 punkty wrażliwości. O! O!
Ohohoho! No to to jest też jest niezłe. Dobra, tędy idziemy. Barwy wojenne, dwie karty umiejętności ulepszone. Bardzo fajne, dwie karty umiejętności zostały ulepszone. Tylko jak to było ulepszone? Jezu, to mi się wydaje jakby... Tu kamera szybciej zasuwała, czy mi się wydaje? Czekajcie. Nie no, chyba mi się wydaje, jestem głupi. Ale sprawdźmy to. Tryb szybki wyłącz. Nie no, rusza się szybciej kamera nawet. Teraz zasuwa tak. A jak włączę tryb szybki? No szybciej leci, zdecydowanie. To akurat mogliby zostawić. Dobra, co ja chciałem zobaczyć? Adrenalina, zyskaj 2 energii, okej. Czyli po użyciu dwukrotnym 4 energii jesteśmy w stanie dostać, bardzo fajnie. Jak wyglądają elitki, jak wyglądają obozowiska? No chciałbym jak najwięcej obozowisk tu odwiedzić, ale widzę, że nie mam za bardzo dużo możliwości. Poszedłbym tu, elitka, tu. Chociaż to będzie tylko jedna elitka, jak pójdę tu, to będą dwie elitki. No dobra, to pójdźmy przez dwie elitki. Większa szansa na tą zmumifikowaną rękę. Smuga do odrzucenia, bez ostrzeżenia do odrzucenia, to do odrzucenia. To do odrzucenia. Impuls na niecierpliwość, ciekawa sprawa. Jest zatrzymanie czasu! Dobra. Jest nieźle. Tylko teraz tak się bardziej opłaca. 1000 cięć. Adrenalina. Teraz dopiero zatrzymanie czasu. Celność. No i wszystkie inne karty. Praca nóg. Trzecie oko. Wszystko zostawiam. Nirwana. Przezorność. Taniec ostrzy. Gadzinomantka. Boże, jak ja z nim nie lubię walczyć zazwyczaj. Widzę, że dzisiejsza walka będzie odstępstwem od reguły. Jednak zatrucie, władca rzeczywistości. No wszystkie karty mocy gramy. Jakbym miał mało zdrowia, to naprawdę. Powiem wam, że ta urna z głową ptaka też nas trochę tutaj kieruje. Bardzo dobra karta. No to teraz tak. Taniec ostrzy. Miażdżenie stawów. To i chyba ją zabijam. Ile to bije? 10. No, na pewno ją zabijam. 20, 30. Każda karta noża, dajcie spokój. Szczęśliwy kwiat. Co trzecią turę zyska energię. Może być przydatne. Mikstura sprytu nie za bardzo. Klonowanie. Też nie za bardzo. Idziemy dalej. Ja muszę sobie przypomnieć. Zapomniałem prawie o tym. Dobra, może już od razu kliknę, żeby potem sobie nie pluć w brodę. Czy chcę iść tędy? Czy chcę iść tu i mieć max zdrowia? Chyba pójdę tędy i będę miał max zdrowia, wiecie? O, to mam max zdrowia, fajnie. Nie chcę nic, utrać 4 max HP. Podmień kartę. Czy mam jakąś kartę do podmienienia? Zmora, to jest dobre. Ta karta jest niezagrywalna. Klątwa, nie można usunąć z talii, a można podmienić? Chociaż ta Zmora Wyniesionego nie jest złą kartą klątwy, a ja bym ją zmienił na inną kartę klątwy, którą co prawda mógłbym usunąć z talii, ale to bym mógł zrobić dopiero po walce z bossem. A jak dostałbym tą klątwę, to sprawia, że mogę zagrać tylko 3 karty na turę, no to jest GG. Chyba nic bym stąd nie wyrzucał, nic bym nie podmieniał. Idziemy dalej. Zaryzykuję dwie bezbarwne? No, zaryzykuję dwie bezbarwne. Nic. Stosuj kartę ze stosu odrzucenia. Nie, nic ciekawego. Apoteoza. To jest git. Tylko, że to trzeba zagrać. Zobaczymy, jak będzie. Kolejne obozowisko. I co mamy do ulepszenia? Apoteoza za 1 będzie często grana, ale bazgroły wydaje mi się, że za 0 są zbyt dobre, aby je zignorować. Jakbym mógł co turę zagrywać 12 kart, co nie jest raczej możliwe w tej talii. No ale zobaczymy. Zatrzymanie czasu już jest, co mi się podoba. Bazgroły mi się totalnie tu nie przydadzą. Taniec ostrzy też nie. 1000 cięć jest, bez ostrzeżenia bym zostawił na niego akurat. Impuls też. Tylko impuls, na co mi impuls? Nie wiadomo, co tu musiałoby być, żeby mi się impuls przydał. Teoretycznie z tańcem ostrzy nie byłby taki zły, więc może to zostawię. I bazgroły też bym zostawił, więc i kart bym dobrał.
No. Dobieram wszystko. Zatrzymanie czasu. 1000 cięć. Teraz tak, impuls, miażdżenie stawów. Zagram z 10 kart w tej turze, w kolejnej będę mógł zagrać raz, dwa, a nie, bo jeszcze stanie cestrzyn, tak. A to nie jest nawet wcale takie złe, będę mógł w miarę kontrolować ilość zagrywanych moich kart, bo teraz taniec os... Dobra, to było bardzo złe. Pojedynczy taniec ostrzy byłby ok, podwójny nie za bardzo. Nie, no, no nie ma gorszego bossa, no po prostu hatfu na tego ślimaka, no jakiego nienawidzę, gardzę nim. Może być, może być, może być. A po to Oza zostaje. Patrzcie, no wszystko zostaje, zobaczymy co tam się dobierze. Koniec tury. Chociaż tak, jak odrzucę jedną kartę, będę miał więcej energii, więc ja bym odrzucił pracę nóg. Apoteoza. Odskok mi się może przydać, tylko szkoda, że nie mam karty, która mi pozwala blok zatrzymać między turami. Chyba, że się dobierze. Sprawdźmy. Jest smuga, super. Adrenalina. Może się jeszcze dobierze podwójne zagranie smugi. Muszę uważać, mam bardzo mało kart już do zagrania. Smugę na pewno gram. Chyba co rzeczywistości też bym zagrał. Zatrucie też. Odskok zostaje jako ostatnia karta do zagrania. Czyli jeszcze jedną kartę mogę zagrać. Przechytrzenie. I odskok. Impuls. Zobaczymy, czy się na coś przyda. Fajnie, że jest bez ostrzeżenia. Jest miażdżenie stawów też, co mi się na pewno przyda. Impuls się na nic nie przyda. No taka nie za ciekawa ta tura. Ciekawe, czy już w kolejnej turze będzie się leczył. Chyba jeszcze nie. Praca nóg na pewno. Noże trzeba wywalić stali. To jest dobra tura, żeby wywalić stali noże. Zagram to wszystko i może w kolejnej nawet go dobiję. O, o tym nie myślałem. Taniec ostrzy? Za mało tego będzie chyba. Cztery noże do ręki. 5, 6, 7 noży. 8 noży. 8 noży, każdy bije po 20. Nie, to go zabijam. Mam 12 kart do zagrania. Wydaje mi się, że go zabijam. Dobra, pada. Git! Git majonez! Już się bałem, że będzie źle. Ale jest fajnie, jest przyjemnie. Lecimy dalej. Idziemy na walkę z sercem. Powiem wam, że z samego serca się mniej boję jak włóczni iglicy i tarczy iglicy. Bo z tym co mam, to naprawdę może być kiepskawo z nimi. Nie będę się tutaj leczył oczywiście. Ulepszmy kolejną kartę. Wydaje mi się, że ta celność, no. Każdy nóż kolejne dwa punkty obrażeń więcej. To się naprawdę będzie stakowało mega. Przez całą walkę. Może jakimś cudem na przecenie ta mumifikowana ręka? No niestety nie. Nie ma nic. Nie ma naprawdę nic do kupienia. Potek też nie zmieniam, bo płynny brąz jest zbyt dobry na serce. Ale na sercu, Jezu, jak ono będzie biło przecież. Oj, nie wiem jak to wyjdzie. Odrzuć kartę, dobierz kartę. To jest punkt energii dla mnie tak naprawdę. A on dużo nie zmienia i kart więcej do zagrania też jest dla mnie lepiej. Więc przygotowanie nie jest wcale takie złe. Siła i zręczność. Jak to wpłynie na moją talię? Mając mniej energii, co prawda. Zyskaj mniej energii na początku każdej tury, czyli byśmy mieli 3. Jakbym odrzucił kartę, byśmy mieli 4. Z energią nie mam zazwyczaj problemów, szczególnie z tym zatrzymaniem czasu, ale musiałbym za bardzo na tym zatrzymaniu czasu się opierać, a trochę się tego boję. Nie, nie, idziemy dalej.
Już zostawię to, co jest, to, co działa. Jezu, jakim zdrowie zbiło. No i tu zobaczymy, jak to wyjdzie. Miażdżenie stało bez ostrzeżeń, odrzucam. Odskok w razie czego zostawię. Sporo kart odrzucam. Jest tylko apoteoza. Zagrałbym apoteozę. Tysiąca cięć nie zagram, co mnie trochę boli. Zagrałbym celność. I ten odskok biedny. Albo zatrucie. Nie no, celność jest lepsza. Czy odskok? No odskok chyba. Buzzgrowów mi tu brakuje. Buzzgrow jakbym dostał, byłoby super. Odsuńmy to. Jeszcze jedną kartę muszę odrzucić? A, bo to jest ulepszone, no tak. Niecierpliwość bym zostawił. Taniec ostrzy też mi się by przydał z zatrzymaniem czasu. To bym odrzucił. Są buzzgrowy, to jest dosyć ciekawe. Władca rzeczywistości. Zagrajmy wszystkie karty, na które mnie stać po prostu na razie. A dopiero później zagramy w zatrzymanie czasu. Adrenalina. No ciekawa jest ta ręka. Celność na pewno. Gramy wszystkie karty do trzech energii tak naprawdę. A nóż się przyda. I teraz gramy do dwóch energii. Przepraszam, bo to dwa energii kosztuje. Nirvana. Buzzgrowy. Maksymalna ręka jest. Zatrzymanie czasu. Cyk. Jeżeli w tej walce ostatnio zagraną kartą była umiejętność. A, tak, to była umiejętność. Boże, myślałem, że to jest. Nieważne. Impuls. Na tobie się lepiej skupić na początku. Smuga dwa razy grana. Koniecznie. Przezorność jest super. Trzecie oko dwa razy grane. Zamiast dwóch tańców ostrzy. Tak mi się wydaje. Całkiem fajna ręka. Zostawiam. Chociaż jakbym to odrzucił, to bym chyba dostał. A nie, bo już odrzucałem w tej turze. Nieważne. Taniec ostrzy. Bijący. O Jezu, 36-72. Dobra, to ciebie już zabiję. Nawet nie muszę wchodzić w formę gniewu. Chociaż wydaje mi się, jakbym w nią wszedł, to mógłbym zabić nawet i obu. Ale wolę to zrobić naprawdę bezpiecznie. Po co ryzykować, jak idzie naprawdę nieźle, nie? No i to, zatrucie. Nóż. Teraz ta forma gniewu. I poszło. Super, ruch gremlina. Totalnie bezużyteczny niestety na walkę z sercem artefakt. Adrenalina zawsze będzie ok. O. To też jest niezłe. Oj, tu już się boję. Jest zatrzymanie czasu na start. To zazwyczaj dobrze świadczy. Impuls, trzecie oko. Chyba zastrzeżenia bym odrzucił. Czy nie? Chyba nie, chyba bym zostawił. Ale mniejsza szansa, że coś ciekawego dobiorę. Buzzgrowy. Ech. 1000 cięć, buzzgrowy, zatrzymanie czasu. Nie ma niestety apoteozy, co mnie troszkę smuci, ale już trudno. Przygotowanie nic nie zrobi, tylko sprawi, że będę musiał odrzucić kartę, więc jest bez sensu. Impuls na trzecie oko, żeby dostać trochę bloku. Adrenalina jest super, przychodzeniem odrzucił, władca rzeczywistości niech zostanie. Celność też nie zostanie. Miażdżenie stawów teraz. Wrażliwość nakładamy. No i się leczymy. Praca nóg, przezorność, celność, praca nóg. No i lecimy odskok. Nadal nie mamy złych kart w talii, bo serce by zaraz nam dodało sporo nieciekawych kart. Płaszcz i sztylet. No nie mam tutaj drogich kart chyba. Apoteoza jest, ale i tak mnie będzie na wszystko stać, więc płaszcz i sztylet.
Adrenalina. Szkoda tej apoteozy cały czas, no. Władza rzeczywistości, celność. Smuga. No i lecimy jakoś z tymi obrażeniami, powolutku. Zapamięci od razu płynny brąz, bo o nim zapomnę pewnie później. W pierwszej turze zbić sercu 170 punktów zdrowia. Nie jest źle. No ale teraz dostanę tak dużo beznadziejnych kart tutaj, a tą talię mam naprawdę taką małą. Otchłań odrzucamy. Wiem, że to jest eteryczne, ale tego nigdy nie chcę dobrać. Niecierpliwość. Może być. Zatrucie. Jak najbardziej. Widmowy zabójca musi być zagrany. Janusz się przyda. Beznadziejna tutaj tura. Serce mi zada tak dużo obrażeń, że się zesram. Osłabienie by mi tu bardzo dużo dało. Czemu ty tyle bijesz? Przygotowanie. O Jezu, no nic nie mam. Chyba umieram już. No chyba ta, no. Jakbym bas growy dostał, to jeszcze może bym coś zgarnął, ale tak to tutaj to... Ale słabo! Naprawdę! Jezu, jakie mocne jest to serce! Inaczej jakby się dobrała talia, to sądzę, że bym dał na luzie, bo musiałbym po prostu zagrać dwukrotnie tę smugę parę razy i tyle. I rzeczywiście, nie zagranie tej słabości to chyba był błąd. Apoteoza... To nie jest karta mocy? No nie. Jakby to była karta mocy, jeszcze mógłbym się leczyć. Ile mam zrobić? 49? No, ty bierz zdecydowanie więcej. Zadajmy sercu najwięcej obrażeń jak mogę, chociaż... Przed śmiercią. Nie dam się tak łatwo. Jezu, jak naprawdę dużo obrażeń zadaję temu sercu. Ponad połowę zdrowia mu zbiliśmy. Ja jestem w szoku, szczerze mówiąc. I tak? No ale szkoda, szkoda, rzeczywiście. To nie tak miało być, dokładnie tak. To nie tak miało być. Poszło i tak całkiem nieźle. Wynik 1400, no to akurat taki niezaciekawy. Ale może być. No dobra. Mam nadzieję, że podejście wam się spodobało. Dosyć ciekawe. Jakoś, nie wiem, ostatnio chyba też. W ostatnim podejściu chyba doszedłem do serca i się na nim wywaliłem. Albo jeszcze wcześniej, bo ostatnio chyba grałem pancernikiem, jeżeli dobrze kojarzę, a wcześniej chyba grałem w tą... obserwatorką mi się tak wywaliłem głupio na sercu. No mam nadzieję, że na kolejnym podejściu już pasa zła się przerwie. A wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo, a dzisiaj chyba wieczorem stream. Mam nadzieję. Chyba jutro jest niedziela. Znaczy dla was, jak wy oglądacie. Dzisiaj to jest niedziela. Dzisiaj stream. Mam nadzieję, że się tam widzimy. Trzymajcie się i cześć!